Jakakolwiek dopłata nie zakończy protestów rolniczych. Dziękuję rolnikom, że wyszli na ulicę. Jest mi bardzo przykro, naprawdę bardzo przykro, że musiało do tego dojść i że oni musieli na tą ulicę wyjść, żeby Unia Europejska, żeby nasz rząd zauważył, że coś jest nie tak. Nie nazwałabym go ziarno niezgody, tylko ziarno nieprawdy. W niektórych momentach on się dosyć mocno mija z prawdą i dosyć mocno jest w mojej opinii tendencyjny. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie Nowego Ładu, a dzisiaj oddamy głos rolnikom. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Agata Stachowiak. Pani Agata jest zarówno doradcą rolnym, współtwórcą RMF-u, ale zaraz pani Agata nam wyjaśni, co to jest za skrót, aczkolwiek bardzo mnie się podoba, ale przede wszystkim pani Agata jest rolnikiem gospodarującym na ponad 100-hektarowym gospodarstwie z produkcją roślinno-zwierzęcą, także myślę, że tutaj głos rolniczy jest nam potrzebny. Dzień dobry pani Agato. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej rozmowie. A Państwu przypominam, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić suba, docenicie dzięki temu naszą pracę, naszych rozmówców oraz karmicie algorytm, żeby te treści docierały do jak największego grona odbiorców. Pani Agato, co to jest ten RMF? RMF to jest Ruch Młodych Farmerów, który powstał w zasadzie stosunkowo niedawno, jako tutaj właśnie tacy koledzy bliżsi, dalsi, w zasadzie rolnicy z rejonu całej Polski, postanowiliśmy się zjednoczyć po to, żeby głos rolników bardziej przebijał się w mediach, żeby był po prostu bardziej słyszalny, bo do tej pory mamy taką sytuację, która chyba w historii Polski się nie zdarzała, to znaczy rolnicy nie mają takiego swojego, powiedzmy, lidera, na którym gdzieś tam do tej pory mocno skupiały się rolnicze oczy i za którym można by było podążać. Dlatego zauważyliśmy, że jest taka potrzeba, jest duża dezinformacja w mediach, jest duża dezinformacja wśród rolników i postanowiliśmy założyć taki właśnie póki co nieformalne nieformalne zgromadzenie właśnie rolników, jest nas kilkunastu osób, które będą tak przekazywały spójne informacje i będą troszkę taką właśnie twarzą rolników. Także w naszym gronie znaleźli się przede wszystkim organizatorzy strajków rolniczych, osoby, które, że tak powiem, są na pierwszej linii frontu, rolnicy, którzy swoją twarzą, swoim czynem i swoim działaniem tak naprawdę świadczą cały czas na rzecz naszego społeczeństwa i na rzecz właśnie rolników, ale również druga strona troszeczkę medalu, czyli takie bardziej osoby znane, mam nadzieję, że lubiane w mediach, które po prostu mają taką siłę przebicia i mają taką siłę przekazu właśnie medialnego. Zachęcamy Państwa do zaobserwowania profilu w sieci, w mediach społecznościowych Ruchu Młodych Farmerów. Tu bardzo ciekawe treści aktualne są tam wrzucane. Można się zapoznać szerzej z poglądami, które reprezentują ci rolnicy. Zachęcamy jeszcze raz. A zanim przejdziemy do drugiego pytania o same strajki rolnicze, no bo jak pani Agata wspomniała, wśród uczestników tego ruchu są również liderzy tych strajków. Chciałbym przypomnieć Państwu, że wspierając naszą pracę na Patronite, przyczyniacie się do rozwoju kanału, do otwierania nowych klubów Nowego Ładu oraz dajecie nam Państwo możliwość do dotarcia do jak najszerszej widowni. Dziękujemy bardzo wszystkim wspierającym i zachęcamy do zobaczenia na Patronite. Pani Agato, właśnie protesty. Czego chcą tak naprawdę rolnicy? To znaczy, rolnicze postulaty są ogłoszone tak naprawdę już od ponad 2 miesięcy, tak? Od 24 stycznia rolnicy gdzieś tam pierwszy raz właśnie mocno ogłosili swoje postulaty, pokazali swoją moc, pokazali swoją jedność na takich
początkowo próbnych, że tak powiem, tak to było nazywane, strajkach rolniczych. Przede wszystkim sprzeciwiamy się wpływowi nieograniczonych produktów, nieograniczonej ilości produktów spożywczych z Ukrainy. To jest coś, na co nie możemy się zgodzić, z czym, co uważamy, że jest bardzo szkodliwe po prostu dla zarówno polskiej ekonomiki, jak i tutaj europejskich rynków. Sprzeciwiamy się likwidacji i ograniczaniu hodowli zwierząt. To jest też rzecz, na którą rolnicy tak naprawdę nie mogą się zgodzić. No, ostatnie lata pokazały to, że ta produkcja chociażby trzody chlewnej została w Polsce bardzo mocno ograniczona i teraz mamy tego niestety konsekwencje. Oraz coś, co jest w ostatnim czasie bardzo takim tematem chyba najbardziej medialnym i szumnym, no to jest właśnie Zielony Ład i jego polityka, która jest po prostu często dla rolników, jeżeli nie szkodliwa, to po części niesprawiedliwa i również nie możemy się po prostu na to zgadzać. Także to są takie trzy główne postulaty, które na wszystkich strajkach rolniczych się przejawiają. No właśnie, chciałbym tutaj porozmawiać szerzej o tych postulatach. Na przykład zapisałem te pani postulaty. Wpływ produktów rolnych z Ukrainy. No a czy nie uważacie państwo, że ten wpływ tak naprawdę wybranych oczywiście produktów, mówimy głównie o zbożach, ono do roku się właściwie nie odbywa. Ceny spadają, jak państwo się do tego odniesiecie. Czy dalsze blokowanie granicy z Ukrainą, myślicie państwo, że przyniesie zamierzone efekty? Znaczy, no umówmy się, że jakby wpływ na rynki to nie jest tylko transport zbóż czy transport artykułów spożywczych z Ukrainy, tak? To, że ceny na rynkach spadają, na to ma jakby bardzo wiele czynników, ma na to wpływ niestety, od giełdy MATIF po stan zapasów. I ja mówię o sytuacji, o której rolnicy informowali, o której rolnicy alarmowali już od samego początku, kiedy po prostu wybuchł tutaj konflikt zbrojny na Ukrainie, że wtedy, w tamtym momencie zalała nas tak naprawdę fala tych, ta niekontrolowana fala produktów za naszej wschodniej granicy, która w żaden sposób też nie spełniała norm unijnych. I konsekwencje tamtych decyzji, konsekwencje tamtego niekontrolowanego wpływu mamy teraz w dalszym ciągu, bo nasze skupy, nie tylko nasze, tutaj polskie, ale również europejskie, są, że tak powiem kolokwialnie, zawalone zapasami z lat ubiegłych również, tak? Rolnicy nie mają gdzie po prostu sprzedawać swoich produktów. Jeżeli już w ogóle skupy skupują te nasze produkty, to ceny na tych skupach są poniżej kosztów produkcji bardzo często. I jest to bardzo duży problem. Na pewno ograniczenie zbóż, importu zbóż i importu produktów ogólnie z Ukrainy, owoców, cukru i tak dalej, jest bardzo ważne i bardzo istotne, bo to jest jakby taki wielowątkowy temat. Mówię, raz to jest, że tak powiem, ochrona naszego rynku, dwa to jest jakość i jakby taka tutaj podejrzana jakość tych produktów, które do nas wpływają. One często nie były badane, nie podlegały takim przepisom, jakie te, które wyprodukowane w Polsce powinny podlegać. Więc to jest tak naprawdę bardzo wielowątkowy temat, przepraszam. Czy zgadzam się tutaj z pani stwierdzeniem, że faktycznie jakość kontroli, a przede wszystkim jej szczegółowość była bardzo wątpliwa, ponieważ mamy tak naprawdę ustawę o bezpieczeństwie żywności z 2006 roku i konkretnie w artykułach między 79 a 83 są konkretne wytyczne, co należy robić, kiedy żywność z kraju trzeciego wjeżdża na teren Polski. Przypominam, że ta ustawa jest z 2006 roku, ale kilka smaczków. W tej ustawie nie jest zapisane, co to znaczy kontrola, że na przykład trzeba wziąć próbkę ziarna, zawieźć do laboratorium i zbadać pod kątem pozostałości środków ochrony roślin. Czyli kontrola zazwyczaj wyglądała tak, jak tutaj donoszą pracownicy, że ktoś otwierał wagon albo i nie, patrzył, jest ziarno, zgadza się, wjeżdża dalej, tak? A później po fakcie, kiedy już ta sprawa stała się bardziej medialna, już na terenie Polski wykrywaliśmy próbki na przykład chloropiryfosu, który jest zakazany w Unii Europejskiej, a mimo wszystko przekroczył legalnie granicę. No bo przekroczył zgodnie z prawem, ja tutaj nie chcę powiedzieć, że ktoś łamał prawo. Druga sprawa, rozporządzenie ministra zdrowia jest w ogóle nieaktualizowane od 2011 roku i na przykład nie trzeba badać cukru. Tutaj się z państwem zgodzę, 100%, że jakość kontroli jest totalnie pominięta przez państwo polskie.
jak nie wiemy, co wjeżdża, to i nie można mówić o normach. Natomiast chciałbym się spytać, czy uważa pani, że ten, że ta złej jakości żywność bądź ze środkami ochrony roślin, które są niedopuszczone na terenie Unii Europejskiej, że ta skala jest masowa, czy raczej marginalna? Znaczy, no tak jak pan powiedział, no, jeżeli nie możemy mówić o tym, czy one są poniżej normy, to nie możemy również mówić o tym, jaka jest skala tych produktów, tak? I tego w sensie, czy one są bardzo mocno skażone, czy nie. To do tej pory nie było chronione takimi normami, jak być powinno, nie było w żaden sposób zabezpieczone i takie są po prostu fakty, na tym się skupiam. Rozumiem. Dobrze. Mam kolejne pytanie, jeżeli chodzi o sam wpływ, ponieważ pani powiedziała, że tak naprawdę no, trzeba było robić, te, że tak powiem, zamykać granice wcześniej. Teraz już się mleko rozlało, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy, no, częściowo tak. Ja oczywiście uważam, że w dalszym ciągu mamy wpływ na to, co się dzieje. Tak, to, co pan redaktor powiedział, czyli że mimo tego, że teraz, że było embargo całkowite na przykład na zboża, no to w dalszym ciągu te ceny maleją. I nie chciałabym też jakby tutaj wysuwać jakichś dalekich wniosków, ale no, mieliśmy przykłady na Ukrainie, które były zresztą wykrywane nie przez jakieś służby, nie przez kontrolujące organy, ale przez samych rolników, pokazujące to, że mimo nakazanego embarga pod płaszczykiem jakichś innych elementów czy jakichś innych rzeczy, w dalszym ciągu te produkty gdzieś tam na przykład były przez granicę tutaj, no przejeżdżały przez granicę, tak? Więc no. Wzmożone kontrole przede wszystkim na naszej granicy, no to jest coś, czego my absolutnie wymagamy i przeciwko czemu będziemy po prostu protestować przeciwko temu, że do tej pory nie jest to przeprowadzone tak, jak powinno w naszej opinii. A czy nie obawiacie się państwo, co tutaj podkreślają na przykład eksperci albo obecna strona rządowa, że zamknięcie granicy z Ukrainą bądź dalsze zacieśnianie listy produktów powoduje reperkusje dla innych branż i tutaj na przykład mleczarze bardzo aktywnie zgłaszają swoje postulaty w oficjalnych pismach, że oni zwiększają eksport na Ukrainę, że zamknięcie tego rynku, ja nawet sprawdziłem liczby, wzrost eksportu produktów rolnych z Polski na Ukrainę w ciągu 3 lat wzrósł z 6 milionów złotych do 120 milionów złotych, czyli faktycznie ten wzrost jest potężny, 20-krotny. I czy tutaj nie boicie się państwo, że inne grupy społeczne, no, przypominać, że Ukraina jest dzisiaj jednym z głównych odbiorców naszych produktów rolnych, ja nawet przygotowałem, rolnych, przepraszam, produktów generalnie, ja nawet przygotowałem zestawienie i na przykład produkty mineralne, w tym paliwa, to jest prawie 1/4 obecnie eksportu. Bardzo duży mamy udział produktu przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Następne, tworzywa sztuczne, materiały i artykuły włókiennicze, mógłbym państwu tego wymieniać, no tutaj wzrost eksportu jest zauważalny. Czy państwo się nie boicie, że zamknięcie tej granicy spowoduje no, gniew społeczny innych grup przeciwko wam? To znaczy, no, uważam, że my jako Polska, jako rolnicy, przede wszystkim, bo wspomniał pan o branży mleczarskiej, musimy stać jeden za drugim, tak? To jakby nasze społeczeństwo nie może być podzielone. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że to, że tak powiem kolokwialnie, musi być przeprowadzone z głową. To nie może być tak, że odcinamy się, że tak powiem, od całego świata i teraz Polska będzie zamknięta we własnym sosie, jakby będziemy tylko dla siebie i tylko sobie. Oczywiście, że import i eksport funkcjonuje, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, jesteśmy w strefie Schengen, jakby my musimy współpracować z innymi państwami i również ta wymiana produktów towarowych z Ukrainą przed wojną miała miejsce, tak? Ona miała, my postulowaliśmy o to, żeby ona po prostu została ograniczona. Wiemy o tym, że no, Unia Europejska tutaj próbowała ograniczyć, to jest złe słowo, ale próbowała gdzieś tam narzucić takie normy tego importu, które no, byłyby dla rolników szkodliwe, czyli powołując się na ostatnie 2 lata, kiedy już byliśmy, kiedy już Ukraina była w trakcie wojny i kiedy to ten właśnie import tych produktów rolnych, wszelkich produktów był po prostu dużo, dużo wyższy niż przed wybuchem wojny, więc no, na takie działania, na coś takiego nie możemy się zgodzić. Żebym dobrze zrozumiał, bo teraz pani mówiła o propozycjach Unii Europejskiej, żeby wprowadzić cła dla produktów, które przekroczą średnią arytmetyczną z lat i tu dyskutują, 22-23, bądź jeszcze dołożyć 21, o tym pani mówi, tak? Tak. No i jakby no w takim razie, skoro... I państwo się zgadzacie z tym, żeby wprowadzić to, czy Unia Europejska też robi tutaj błąd?
chcąc to znaczy, zrobić taką średnią. Jeżeli miałoby to w ogóle zostać wprowadzone, mówię, no ja nie jestem ekonomistką, ciężko mi jest to oceniać. Natomiast jeżeli w ogóle miałoby być to wprowadzone, to na pewno nie w odniesieniu tylko i wyłącznie do tych 2 lat, które no, pokazują dużo wyższy wpływ tych produktów, prawda? No to byłoby dla polskich rolników, ogólnie dla społeczeństwa, uważam, że szalenie niesprawiedliwe. Tak, oczywiście. No, branie najwyższych lat do średniej no, mija się z celem. Średnia powinna zawierać jakiś szerszy horyzont, ale jeżeli by Unia Europejska, co tutaj obiecuje komisarz Wojciechowski, zapraszam Państwa na rozmowę z komisarzem Januszem Wojciechowskim na naszym kanale, jeżeli Unia Europejska by wprowadziła rok 2021, kiedy ten import był dużo mniejszy, czy Państwo jako RMF, Ruch Młodych Farmerów, czy uważalibyście, że to ma sens, czy mimo wszystko jakiekolwiek rozmowy tutaj powinny być zamknięcie granicy i koniec? Na pewno miałoby to większy sens, tak jak już powiedziałam, niż to, co jest proponowane, co było zaproponowane wcześniej. Natomiast no, my tego prawa nie tworzymy, nie piszemy. Jeżeli jakby wyjdzie propozycja, to się do tego ustosunkujemy na pewno. Propozycja jest, pragnę powiedzieć, ponieważ jest w trakcie procedowania i tutaj są problemy, ponieważ najpierw było tak, że zostało zgłoszone w tym poprawka, słynna poprawka naszego europosła Halickiego, żeby były lata 21, 22, 23, później w nocy w trialogu wykreślono, co komentowałem, zachęcam Państwa do zapoznania się, ale teraz znowu Francja zaprotestowała, Polska zaprotestowała, rozmowy trwają, czyli można powiedzieć, Szanowni Państwo, proszę śledzić, ponieważ sytuacja jest bardzo płynna, ale dobrze, zostawmy tutaj ten... I może się zmienić na przestrzeni nocy, także to co pan redaktor powiedział. To też pokazuje, jak dynamiczna jest sytuacja i jak bardzo władze czy organy Unii Europejskiej podejmują decyzje spontanicznie, ale chciałem się jeszcze zapytać o Zielony Ład. Czy cały Zielony Ład w Państwa odczuciu należy wyrzucić jako koncepcję, jako strategię, których jest kilkanaście, czy wybrane elementy? To znaczy, no ja jako doradca rolny również gdzieś tam zdaję sobie sprawę z tego, że prawo, które zostało już wprowadzone i jest to prawo w perspektywie 2023-2027, czyli 5-letni tutaj plan wspólnej polityki rolnej, no ciężko go w całości wyrzucić do kosza, tak? Wiemy też, że były takie szumne słowa pana Wojciechowskiego, który mówił o tym, że to jakby cały Zielony Ład pójdzie do kosza. Tutaj Komisja Europejska stanęła jednak na stanowisku, że no to tak jakby to tak nie funkcjonuje i to tak nie działa. Na pewno są wymagane bardzo, bardzo poważne zmiany jakby zarówno w przepisach unijnych, jak i w przepisach krajowych. Bo trudna sytuacja. Ostatnie ogólnie lata dla rolników są naprawdę wyjątkowo trudne. Raz, że ze względu na sytuację na Ukrainie, ze względu na szalejące tutaj rynki zbóż, ze względu na rosnące koszty produkcji, ale również, i to chyba przelało czarę goryczy, na ogrom biurokracji, który spadł na rolników i to spadł na rolników, Szanowni Państwo, w taki sposób, mam wrażenie, że jak bomba po prostu, nie? To jakby nie miało prawa być przeprowadzone w taki sposób, nie miało prawa w moim odczuciu się w ten sposób właśnie wydarzyć. Rolnicy zostali stanowczo za późno wprowadzani w nową politykę rolną, stanowczo za późno informowani o ekoschematach, o warunkowości, o tym, jak to ma wyglądać. To, że rolnicy zostali za późno w to wprowadzani, to jest jedna rzecz, ale ja mam wrażenie, że gro tych przepisów było po prostu pisane, że tak powiem kolokwialnie, na kolanie. One nie były doprecyzowane, w dalszym ciągu w dużej mierze nie są doprecyzowane. Zeszły rok pokazał nam to, że kampania dopłat bezpośrednich, która zazwyczaj trwała 2 miesiące, czyli od 15 marca do 15 maja. W zeszłym roku była przedłużana aż do 30 czerwca. Tak naprawdę zmiany można było wnosić do połowy lipca. I proszę mi wierzyć, że ja jako doradca rolny
30 czerwca w dalszym ciągu nie wiedziałam, czy te wnioski, które wysyłam rolnikom, są, nie będą po prostu za chwilę w jakiś sposób zmieniane, tak? Więc w sierpniu wprowadzona została płatność do małych gospodarstw. Jakby zamieszania, dezinformacji, zmian terminów wokół tego, tej zapisów nowych z polityki, nowej wspólnej polityki rolnej jest bardzo dużo, no i kontrowersji wokół tego też jest dużo. No właśnie, tutaj pani powiedziała, że chaos jest totalny. Ja jako rolnik mogę również państwu potwierdzić te słowa, że pani Agata mówi najszczerszą prawdę. Ja pamiętam rok temu tworzenie fikołków intelektualnych uprawa na ugorze. No to proszę się zdecydować, albo uprawa, albo ugór, bo to się wyklucza. Tak samo jak biało-czarne, albo jedno, albo drugie. Natomiast co do chaosu... Nawet literacko niepoprawne pojęcie, prawda? No tak, natomiast co do chaosu informacyjnego, no dzisiaj w mediach się przebija, że Unia Europejska odstąpi od ugorowania, nie będzie kar, ale z drugiej strony wszedłem na wnioski, bo można obecnie już je składać, tak z ciekawości go wypełniłem i tutaj system krzyczy, że nie można wysłać wniosku, ponieważ nie mam 4% ugorowania, celowo nie zaznaczyłem, czyli na pewno te zmiany nie są wprowadzone, pomijam, proszę państwa, że to prawnie nadal nie jest wprowadzane, nadal my dyskutujemy. Także tutaj zgodzę się z panią, że chaos informacyjny jest totalny, natomiast zadałbym pytanie troszkę bardziej szczegółowe, bo pani mówi, że rolnicy nie byli informowani. Teraz jest pytanie, czy zawinił rząd, że nie informował Komisja Europejska, która nie informowała, czy raczej rolnicy tutaj nie chcieli, że tak powiem, dotrzeć do tych informacji, bo konsultacje krajowych planów strategicznych, tu odnoszę się do rozmowy z panem ministrem Ardanowskim, zachęcam do wysłuchania. Już minister Ardanowski mówił, że wysyłał projekty krajowych planów strategicznych, wróciły z 340 poprawkami. Ja sam pamiętam jeszcze w roku 2022 byłem zaangażowany w konsultacje krajowego planu strategicznego, czyli można powiedzieć dostęp do informacji teoretycznie był, a mimo wszystko odzew rolniczy był minimalny. Z czego to mogło wynikać? No umówmy się, że rolnik to jest takie ostatnie ogniwo, tak? Ja uważam, że jeżeli już informacja miała być przekazana, to myślę, sądzę, w mojej opinii przynajmniej, że to, co rolnik dostaje jako ten potencjalny beneficjent do zrealizowania, do zrobienia, to powinno być jasne, rzetelne i takie przejrzyste informacje, tak? A doskonale wiemy o tym, że no ta wspólna polityka rolna, czy zapisy w ramach nawet prawa krajowego, one cały czas ulegały zmianie, cały czas tak naprawdę ulegały takim... Czy mniej, czy bardziej tutaj większym, czy mniejszym, czy większym zmianą. I same ośrodki doradztwa rolniczego, które no, odpowiadają po części również za to, żeby tych rolników wprowadzić, odpowiadały za to, żeby tych rolników wprowadzić w tą wspólną politykę nową, odpowiadały za szkolenia. One, szanowni państwo, do samego końca nie wiedziały, na czym stoją, tak? Do samego końca, kiedy odbywały się te szkolenia, czyli mówię już o sytuacji w roku 2023, w momencie, kiedy kampania już trwała i wnioski można było składać, w dalszym ciągu na szkoleniach rolnicy dostawali odpowiedzi, nie wiem, to się jeszcze tworzy, to może ulec zmianie, nie wiadomo, to może się zmienić w każdej chwili, niech się państwo do tego nie przywiązują. I no, z całym szacunkiem, ale no, jeżeli słyszy się cały czas, że to jest w trakcie procedowania, że to jest nie do końca, że nie wiadomo, jaka będzie ostateczna forma tego, to też troszeczkę stanę w obronie rolników, że oni po prostu... No, powiem wprost, nie traktowali tego poważnie. Dopiero kiedy to się sformalizowało, kiedy przybrało taką ostateczną formę, uważam, że stanowczo za późno, czyli właśnie gdzieś tam dopiero na przełomie marca, kwietnia 2023 roku, kiedy te wnioski już powinny być składane tak naprawdę, to wszyscy zrobili wielkie oczy. Bo się tego absolutnie po prostu nie się z tym zgadzam. Pamiętam, jak to przechodziłem i tak samo wypełniałem i nie byłem pewien, czy to się zmieni, czy się nie zmieni. Były wielorakie interpretacje, ale chciałem się zapytać jeszcze raz konkretnie. Zielony Ład jako koncepcja, ponieważ to nie obejmuje tylko rolnictwa, jako państwo, tak. Państwo postulat, całkowicie do kosza, rolnicza część do kosza, do negocjacji, jak byście państwo to przedstawili? To znaczy tak, no jakby... W tym momencie, jeżeli mogę mówić to za siebie, tak? Nie chciałabym tutaj wypowiadać się w imieniu kolegów. Ja uważam, że trzeba renegocjować gdzieś tam te warunki, renegocjować te zapisy, które w Zielonym Ładzie się znalazły.
Duża część z nich jest dla polskiego czy europejskiego rolnictwa po prostu szkodliwa. Myślę, że na tym etapie, tak jak już powiedziałam, wyrzucenie całkowite tego Zielonego Ładu do kosza jest po prostu niemożliwe, bo jesteśmy w trakcie realizacji właśnie tej wspólnej polityki rolnej. Już teraz powinniśmy myśleć i przewidywać to, jak będzie ona wyglądała w perspektywie kolejnych 5 lat, ale zmiany powinny być tutaj tu i teraz, na ile one są możliwe, takie dosyć znaczące. Nie? Rozumiem. Czy na razie zostawiacie Państwo otwartą furtkę? Zobaczymy. A czy na przykład propozycje, które wygłosił pan Janusz Wojciechowski, pan komisarz, 15 marca bieżącego roku w Warszawie, które zakłada między innymi, ja tu podkreślam z całą stanowczością, to są propozycje, odejście od ugorowania, większa elastyczność w stosowaniu okrywy zimowej, mniejsze, w ogóle brak kontroli w gospodarstwach do 10 hektarów i inne pomniejsze zmiany, czy to państwa satysfakcjonuje, czy to jest krok w dobrą stronę, czy jak państwo to odbieracie? Tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, uważam, że ta akurat propozycja, o ile oczywiście byłyby do spełnienia i miałyby, że tak powiem, przybrać realną formę, są propozycjami, uważam, że w dobrą stronę. Po pierwsze, mniejsza biurokracja w rolnictwie, czyli to, żeby rolnik, który deklaruje chociażby, szanowni państwo, że utrzymuje zwierzęta na ściółce i deklaruje to w marcu, zakładam, że w ciągu roku nic się nie zmieni i on nie musi pamiętać, nie powinien pamiętać o tym, żeby w przyszłym roku składać jeszcze oświadczenie dotyczące wniosku za tutaj obszarowego za rok ubiegły, tak? Nowa kampania zeszłoroczna wywróciła tak naprawdę system rolnika też do góry nogami, bo do tej pory było tak, szanowni państwo, że ten rolnik, jeżeli składał wniosek o dopłaty bezpośrednie, to w zasadzie na tym złożeniu tego wniosku, jeżeli oczywiście zakładając, że nie wchodziliśmy w działania rolno-środowiskowe, nie mieliśmy jakichś dodatkowych zobowiązań, to w zasadzie na złożeniu tego wniosku o dopłaty bezpośrednie te działania w tym zakresie biurokratyczne rolnika się kończyły. Natomiast teraz nowa perspektywa, ekoschematy, w które rolnik wchodzi, wymagają od niego tego, żeby on na bieżąco w ciągu całego roku wypełniał dokumenty i pamiętał o tym, co on deklarował w tym marcu i jakby jest dużo bardziej przywiązany, że tak powiem, do biurka, więc odejście od tego uważam, że jest podstawą do takiej dobrej zmiany. Gospodarstwa małe, te do 10 hektarów, które tak naprawdę często, umówmy się, szanowni państwo, to są gospodarstwa, które żyją jeszcze dodatkowo z jakichś innych przychodów, bo umówmy się, że ciężko tutaj mówić w 2024 roku o tym, że gospodarstwo 10-hektarowe tylko i wyłącznie na produkcji roślinnej, na zbożach jest w stanie być gospodarstwem samowystarczalnym, utrzymać siebie i swoją rodzinę, bo tak nie jest, to się już dawno zmieniło. Najnowsze wyniki, najnowsze badania mówią o tym, że na samej produkcji roślinnej zbóż, to tak naprawdę gospodarz musiałby mieć około 50-60 hektarów, żeby móc, że tak powiem, zamknąć tą swoją opłacalność w tym swoim gospodarstwie. Więc zmniejszenie tej biurokracji dla tych gospodarstw jak najbardziej również jestem na tak. Ugorowanie to jest coś, z czym rolnicy nie mogą się zgodzić. Ja osobiście oczywiście również też się nie mogę z tym zgodzić i myślę, że tu będziemy o to po prostu walczyć, żeby tego nie było całkowicie, bo też zawieszenie tej normy GAEK 8 w takiej formie, w takim brzmieniu, jaka ona ma teraz, na kolejny rok, nie rozwiązuje w żaden sposób naszego problemu. Pani Agato, przepraszam, muszę taki przytyk wsadzić w tym momencie. Podała pani, że między 50 a 60 hektarów zagwarantuje gospodarstwu jakąś ekonomiczną podstawę funkcjonowania, tak, żeby móc się z tego w ogóle wyżywić, kolokwialnie mówiąc. No ale duża część rolników mówi, że ta produkcja jest w ogóle nieopłacalna. No to teoretycznie im większa skala produkcji, tym więcej trzeba dołożyć. To czy ktoś tu nie hiperbolizuje? To znaczy, uważam, że nie ma tutaj hiperbolizacji w tym, co mówię. Jakby opieramy się na danych GUS-owskich. Natomiast oczywiście ostatnie 2 lata, tak jak powiedziałam, są dla rolników wyjątkowo trudne. Wojna zachwiała ten rynek rolniczy całkowicie.
taka stabilność rolników, która do tej pory opierała się na takim, od wielu lat pokoleniowo opierała się na tym, że jeżeli przechowam swoje zboża do okresu tego zimowego, gdzieś tam powiedzmy od grudnia do lutego, ceny moich płodów rolnych będą rosły, tak? I rolnicy, którzy mieli taką możliwość, nie mieli gdzieś tam takich zobowiązań finansowych, które wymagałyby tego, żeby od razu te płody swoje z pola sprzedawać, to w większości właśnie w tą stronę starali się pójść. Natomiast w moment, kiedy tutaj przyszła wojna, rok 2022, wywrócił całkowicie tą koniunkturę do góry nogami i ona się utrzymuje do teraz. Teraz mamy sytuację taką, w której rolnik, który zachował swoje uprawy rolne do tego momentu, czy tam do marca, czy do lutego, tak naprawdę stracił na tym podwójnie. Tak? One były droższe w momencie, kiedy sprzedałby je bezpośrednio ze swojego pola. Rozumiem. A chciałbym się zapytać właśnie teraz o ten raport Ziarno Niezgody, ponieważ no media ogłosiły, no wręcz odkryliśmy świętego Graala, hiperbolizując oczywiście. No tutaj w końcu usiadł zespół ekspertów, profesorów, no tutaj zespół faktycznie bardzo poważny. Zachęcam Państwa do odsłuchania rozmowy z panem profesorem Kalinowskim, jest współautorem tego projektu. Rozmawialiśmy i o tym raporcie, i o innych sprawach. No oczywiście pan profesor jako współautor, no nie może być do końca obiektywny, no chciałbym zobaczyć głos rolników. Jak oceniacie zawarte tam tezy? To znaczy, przyznam szczerze, że ja przeczytałam cały ten raport i jeżeli mogę tak mocno posłużyć się mocnymi słowami, to nie nazwałabym go ziarno niezgody, tylko ziarno nieprawdy. W niektórych momentach on się dosyć mocno mija z prawdą i dosyć mocno jest w mojej opinii tendencyjny. Oczywiście tendencyjny na niekorzyść rolników. Poprosimy. Co panią zszokowało w tych słowach? Wie pan co, ja sobie wypisałam trzy kartki tego, co mnie tutaj w tym raporcie zszokowało. Nie wiem, czy mamy tyle czasu tak naprawdę, żeby to omawiać. Takie najważniejsze tezy. Trzy takie, że po oczach aż kuje. To, co mnie najbardziej kłuło po oczach, to, że raport w swoich pierwszych chyba stronach zawiera słowa gdzieś tam w mitach i w faktach, zawiera stronę słowa, które w mojej opinii, szanowni państwo, są straszakiem, czyli mówiące o tym, że zatrzymanie, czy to całkowite, czy jakieś ograniczenie wpływów zbóż i produktów rolnych z Ukrainy będzie miało konsekwencje negatywne dla Polski i używanie dosyć mocnych słów, które w mojej opinii są takim straszakiem i stawiają rolników w po prostu w niekorzystnym świetle, jako osób, które, nie wiem, chcą działać na niekorzyść Polski. Absolutnie tak nie jest, tak? Raport mówi o tym, że rolnicy, jeżeli nie chcą, to niech nie korzystają z ekosematów i jeżeli nie chcą, to niech nie korzystają z dopłat bezpośrednich. Szanowni państwo, ja mam ogromny szacunek do ludzi, którzy pracują na uczelniach, szczególnie, że dwóch z szanownych panów tutaj autorów tego raportu to są profesorowie z mojej byłej uczelni, bo ja również ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ja jestem zatrwożona tym, jak ktokolwiek, kto wykłada na uczelni wyższej, może, że tak powiem, posługiwać się tego typu sformułowaniami. Oczywiście w raporcie jest wpisane, że jeżeli rolnicy nie chcą, to niech nie korzystają z dopłat bezpośrednich. Ale nie ma wypisanych żadnych konsekwencji tego niekorzystania z tych dopłat bezpośrednich, tak? Nie ma konsekwencji w postaci takiej wprost mówiąc, że niekorzystanie, odejście przez rolnika od systemu dopłat bezpośrednich oznacza jego bankructwo, bo inaczej tego po prostu nie nazwę. Więc no, to są takie rzeczy, które tutaj wypunktowałam. Jest tego naprawdę cały ogrom. Przekształcanie lasów w grunty orne gdzieś przy końcówce tego raportu. No też nie po to kilka lat temu rolnicy również korzystali z programów unijnych, które właśnie motywowały ich do tego i mobilizowały ich do tego, żeby grunty o słabej klasie ziemi przekształcać na tereny leśne, po to, żeby tą bioróżnorodność w Polsce jeszcze bardziej wzmocnić, nie po to, żeby teraz te lasy zaorywać i z powrotem robić z nich grunty orne, prawda? Więc no,
Jest tego dosyć dużo, mówię, no jakby jest też kilka rzeczy, które w tym raporcie no na pewno są prawdziwe, działają na plus. Jest to wskazanie na przykład, że jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy sprzedażą a kosztami produkcji. No z tym się absolutnie zgodzę. Jest to informacja, że ta jakość zboża jest wątpliwej jakości. Z tym się oczywiście zgodzę. Natomiast no trochę jest mi tak po ludzku przykro, że te informacje, które są takie rzetelne, nie znalazły się w tych wnioskach, tak? Bo one powinny po prostu być na tych początkowych stronach tego raportu. Powiedziała pani, nawet zapisałem, że rolnicy, jeżeli zrezygnują z pobierania dopłat bezpośrednich, to mogą zbankrutować. Czy uważa pani, że to nie jest troszkę zbyt mocne słowo? To, co nasze rolnictwo wisi na dopłatach unijnych, to faktycznie pokazywało, że jesteśmy w fatalnej sytuacji, żyjemy na dotacjach. Częściowo tak. I ja powiem szczerze, że no ja gdzieś tam... to jest taka moja duża obawa, która właśnie mówi o tym, że polskie rolnictwo na obecną chwilę jest dosyć mocno uzależnione od tych dopłat bezpośrednich. Na tyle, że uważam, że właśnie wycofanie się przez rolnika z systemu dopłat bezpośrednich będzie niosło dla niego ogromnie niekorzystne konsekwencje. Bo to, o czym ja też nie wspomniałam, to nie jest, szanowni państwo, tylko to, że tak, system dopłat bezpośrednich, czyli wsparcie takiego podstawowego, w cudzysłowie, hektara, to co idzie do hektara, to co rolnik składa, jest to podstawą, złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie jest podstawą do tego, żeby później, jeżeli wystąpi u takiego rolnika susza, a umówmy się, że to nie jest sytuacja w ostatnich latach, która jest sytuacją jakąś wyjątkową. To jest raczej sytuacja nagminna. Susze zdarzają nam się w ostatnich latach praktycznie co roku. No to jeżeli u takiego rolnika wystąpi susza i on w wyniku tej suszy straci połowę swoich płodów rolnych, no to nie dostanie żadnego dofinansowania ze strony państwa, bo warunkiem ubiegania się o pomoc finansową w wypadku suszy jest złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jeżeli mamy rozwijać swoje gospodarstwa, a wydawało mi się, że do tej pory polityka Unii Europejskiej jakby szła w tą stronę, że rolnicy mają rozwijać te swoje gospodarstwa, mają powiększać swoje areały, to również tutaj opieramy się na dopłatach bezpośrednich, tak? Jakby wszystkie wnioski opieramy na tych dopłatach, które składamy raz w roku w marcu. Więc nie zawnioskowanie o te dopłaty z automatu skreśla rolnika z jakichś, że tak powiem, innych przywilejów, ale, ale również rodzi po prostu konsekwencje tutaj finansowe dla niego. Oczywiście racja, no to tak jest jak 500, a obecnie 800 plus. No oczywiście dobrowolnie można się zrzec, tylko czy to coś zmieni? No właściwie nic nie zmieni. Natomiast troszkę jestem zszokowany skalą, że cały czas polskie rolnictwo musi jechać na dopłatach, przynajmniej tutaj co pani mówi, że no dobrze, no nie złożymy dopłaty bezpośrednie, to nie dostaniemy też dopłat do suszy i wielu innych pomocy krajowych. No tylko się rodzi pytanie, czy co nasze rolnictwo jest nieefektywne? To może ci krytycy mają rację, żeby to kurczę zamknąć, bo jest nierentowne, z czym się absolutnie nie zgadzam. Tego akurat, panie redaktorze, w raporcie nie doczytałam, żeby ktoś mówił, żeby zamykać rolnictwo. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie, nie, tak pan jak profesor pan mówi. Też odrzucał tę tezę. Nie. Znaczy, no fakt jest taki, że gdzieś tutaj się powoływałam, o czym też nie wspomniałam i z czym również się nie zgadzam, że jakby podstawowym problemem polskiego rolnictwa jest to, że mamy małe gospodarstwo. No szanowni państwo, przed tym takim krachem, przed wojną w Ukrainie też struktura nasza agralna wyglądała podobnie, a rolnicy sobie radzili, tak? No, natomiast no, teraz jest z tym duży problem. Absolutnie nie zgodzę się z tym, że no jakby tutaj, nie wiem, pozamykajmy wszystkie nasze gospodarstwa rolne i posprzedawajmy je w jakieś kolchozy zagraniczne. Polska jest krajem typowo rolniczym. No, i my musimy... tam nie było, pani Agato. Nie, ja nie mówię, że był. Ja nie mówię, że był. A. Nie, absolutnie, to nie zrozumiał mnie pan, przepraszam. Nie, absolutnie. Ja mówię o tym, że jakby no, co jeżeli nie gospodarstwa rodzinne, tak? No to nasuwa się sprzedać i po prostu sprzedać ziemię i sprywatyzować i niech to będą kolchozy, tak jak na Ukrainie. No nie tędy droga. My jesteśmy krajem typowo rolniczym. Ta kultura, ta tradycja, która też w tym raporcie nie została zawarta, ma ogromny wpływ na życie ludzi na wsi, na życie ogólnie ludzi w Polsce, więc no jakby tu polskiego rolnictwa będziemy bronić pełną piersią.
Dziękuję za tę deklarację. Panie Agato, co prawda od razu zaznaczę, szanowni państwo, to nie pada w raporcie, a jest już wysnuciem medialnym, ale no media głównego nurtu, a były szeroko komentowane przez ogólnopolskie dzienniki ten raport i był przedstawiany właśnie jako no, święty graal już się odnalazł, jest wyjaśnienie problemu. No i tutaj media podchwyciły to i widziałem wielokrotnie nagłówki. To nie jest wina Ukrainy. Czyli tutaj import z Ukrainy absolutnie nie zaważył na problemach polskich rolników, one są zupełnie inne. Jak się pani do tego odniesie? Raport porusza tą kwestię w kilku momentach, w szczególności w wysnutych wnioskach. Jeżeli się zagłębimy właśnie w ten raport, no to doczytamy w nim informację, że faktycznie te na przykład stany zapasów w Polsce są ogromne i stąd też takie problemy rolników na skupach, zarówno z ceną, jak i z tym, że w ogóle skupy w pewnym momencie nie chciały po prostu brać polskich rodzimych produktów, tak? Raport moim zdaniem również błędnie powołuje się na liczby sprowadzanego zboża z Ukrainy, jakby traktując je jako znikomą wartość w skali całego kraju. Natomiast w skali produktu. Tak, w skali produkcji. Natomiast no, mówimy tutaj o stanie zapasów. Mówimy o tym, że tych produktów w takiej ilości nie powinno w Polsce jakby być, tak? Wcześniej ich nie było. Więc tutaj jakby odnosimy się do stanu zapasów i odnosimy się też przede wszystkim, szanowni państwo, do ceny tych produktów, która na skupach była kilkaset złotych tańsza niż cena naszych produktów polskich. No to w jaki sposób my możemy z nimi konkurować? Przepraszam pani Agato, bo nie zrozumiałem, czy rozumiem, że ceny spadały sukcesywnie między rokiem 22 a 23, tylko no tutaj media próbują przedstawić narrację, że to nie jest wina Ukrainy. I tutaj moje konkretne pytanie, czy państwo się z tym zgadzacie, czy uważacie, no tak jak pani mówiła, że należy zamknąć handel z Ukrainy, że to zalew tanich produktów rolnych z Ukrainy jest tutaj problemem do rozwiązania? Ja się na pewno nie zgodzę z tym, że cokolwiek jest winą Ukrainy, tak? No Ukraina nie jest sobie winna, że została zaatakowana, jest jakby w tej sytuacji, nie jest agresorem, jest w tej sytuacji poszkodowana, tak? Więc jakby nic nie jest winą Ukrainy. Na pewno skupiłabym się tutaj na tym, że winą jest kwestia nie zapanowania nad tym przepływem zbóż i produktów ogólnie w odpowiednim momencie. I no jednak nie zgodzę się z tym, że jakby tutaj niezamknięcie albo zamknięcie naszej wschodniej granicy nie będzie miało żadnego wpływu na ceny rynków. Oczywiście, tak jak już wcześniej mówiliśmy, no ceny rynków no to jest również giełda MATIF, tak? To są produkty, które są gdzieś tam spoza Ukrainy produkowane. To są właśnie żniwa trwające w Argentynie, w Ameryce. Natomiast kiedy, moim zdaniem, w mojej opinii, jeżeli by było w porę zareagowane, jeżeli już od momentu wybuchu wojny komuś zapaliłaby się lampka, to była realna szansa, żeby po prostu nie doszło do sytuacji takiej, jak mamy teraz. No rozumiem, tutaj tak pani próbuje wykluczyć od odpowiedzi. Znaczy nie, tak, no bo na początku państwo mówicie, żeby zamknąć granicę bądź uszczelnić ten import chociaż produktów rolnych, a z drugiej strony no tutaj wynika, że to w sumie nie wpływa, no bo to jest giełda, co w sumie mówi o tym raport, tak, że tych czynników składowych jest znacznie więcej, także no nie chciałbym... No, ale opieramy się na jednym raporcie trzech panów tak naprawdę. No uszczelnienie granicy... Dobrze, nie wierzę, ale odrzućmy nie... ten raport. Odrzućmy już w ogóle ich tezy. Czyli tak, czy tą granicę należy przynajmniej uszczelnić na produkty rolne, chociaż oczywiście w rozmowach. Czyli oczywiście jednak... Żeby uszczelnić, no to musi być powód, tak? Czyli ten napływ produktów rolnych z Ukrainy destabilizuje tutaj sytuację, tak? Możemy tak powiedzieć i tutaj jest państwa ten postulat. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Tak jak pan mówi, no w naszej opinii on destabilizuje rynek, destabilizuje przede wszystkim ceny rynkowe i ograniczenie, jeżeli nie zamknięcie i kontrolowanie przede wszystkim tego, co się dzieje na granicy, miałoby bardzo duży wpływ. I w mojej opinii pozwoliłoby gdzieś tam właśnie rolnikom, no chociaż częściowo na ustabilizowanie tych cen.
No, a pani Agato, a co jeżeli często krytycy tych pomysłów, no powiedzmy zamykania czy tam uszczelniania granicy z Ukrainą podają, no dobrze, no granica, najpierw było rozporządzenie krajowe ministra Budy 15 kwietnia, później było unijne rozporządzenie, później rozporządzenie pana Telusa, które zakazywało wozu tego ziarna i mimo wszystko ceny spadły. Rumunia za to w drugą stronę poszła, czyli no, otworzyła swoje porty czarnomorskie na możliwość eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Jest tutaj jako, powiedzmy, przeciwwaga dla Polski pokazywana w mediach. Jak państwo postrzegacie tą politykę? Czy zamykanie granicy coś daje? Bo jednak ceny spadły i to o 40%, tak, w tym okresie. Znaczy, jakby tutaj, jeżeli chodzi o Rumunię, jeżeli mogę, odniosę się również do tego raportu, bo jakby no, ja polegam na mądrych ludziach i wierzę, że on był naprawdę zrobiony, że tak powiem, na podstawie rzetelnych danych. I ten temat tej Rumunii również jest tutaj podejmowany, ale w kontekście tego, bo w raporcie również jest wskazane, że jakby ten transport śródlądowy w Polsce jest niedostatecznie rozwinięty. Tak? I jakby Rumunia jest wzięta jako przykład państwa, które sobie z tym poradziło bardzo dobrze, czyli tą przepustowość ma dużo lepiej rozwiniętą. Opierając się na tym raporcie, my w Polsce takiej przepustowości nie mamy. My tych transportów śródlądowych nie mamy takich, jak powinniśmy mieć. Więc logicznym jest to, że skoro nie mamy i jest zagrożenie zalania naszego rynku tymi produktami, to powinniśmy przeciw temu się przeciwstawić i jakby zadziałać w tym kierunku. Rozumiem. Pani Agato, chciałbym Cię jeszcze zapytać, już kończę z tą temat granicy czy Zielonego Ładu. Mamy w Polsce, inaczej, proste pytanie, szanowni państwo. Kto ma reprezentować rolników w rozmowach? Kto ma podpisać porozumienie, żeby wszyscy byli zadowoleni? Rolnicy mają się reprezentować sami. Czyli ten milion osób ma przyjść, tak, na rozmowy? Nie, nie. No są reprezentanci rolników oddolni. Oni się już teraz po tych 2 miesiącach, no bo umówmy się, szanowni państwo, że po 2 miesiącach my też już jesteśmy mądrzejsi. Wyklarowują się te osoby, ci liderzy tych strajków rolniczych, te osoby, które faktycznie prowadzą te rozmowy z naszym rządem. I no nie będzie to sytuacja taka prawdopodobnie jak do tej pory, że 3 panów w zamkniętym gabinecie podpisze jakieś porozumienie. I ja uważam, że bardzo dobrze, bo rolnicy niestety stracili zaufanie do jakichś takich szumnych medialnych liderów. Rolnicy, młodzi szczególnie, mają bardzo ograniczone zaufanie do związków zawodowych. I tworzenie się takich oddolnych inicjatyw, oddolnych grup, oddolnych jakichś stowarzyszeń, integracja tych rolników na takim najniższym szczeblu i najniższym poziomie, uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebna i daje nam właśnie taką realną szansę, no, że dobra, potrafimy działać w pojedynkę, potrafimy działać oddolnie, nie potrzebujemy struktur takich stałych, że tak powiem, starych, zaściankowych, jakichś takich pokoleniowych, w których my, nasz głos nie ma żadnego znaczenia, tylko po prostu tworzenie nowych struktur, nowych inicjatyw, nowych stowarzyszeń lokalnych jest taką alternatywą i taką mocą, która uważam, że tym rolnikom da prawo głosu i to z nimi mam nadzieję, że dojdzie do podpisania porozumienia. Pani Agato, w Polsce to jest problem, że mamy około 180 różnych związków rolniczych zawodowych. Tak naprawdę nie wiadomo, kto ma podpisać, kto ma rozmawiać z rządem. Państwo, tworząc kolejny ruch właśnie młodych ludzi, rolników rozpoznawalnych, no i stajecie się jakby kolejną częścią, no tam przykładowo tym 181 podmiotem. To dlaczego strona rządowa ma powiedzieć, no dobrze, no czy izby rolnicze reprezentowane, powiedzmy, przez pana Szmulewicza, czy państwo, czy nie wiem, Instytut Gospodarki Rolnej, proszę postawić kogokolwiek, ja tak losowo wymieniam, kto ma być tym reprezentantem, kto ma się zgodzić, czy nie mamy po prostu za dużej fragmentacji tutaj? Nie, uważam, że nie. Uważam, że spotkanie na 180 osób, które trwałoby chociażby 10 godzin i każdy złożyłby swój podpis, jest jak najbardziej możliwe i realne. Nie chcemy sytuacji, w której związki zawodowe duże będą decydowały po prostu w imieniu pozostałych.
Bo obawiam się, że to nie zakończyłoby protestów, tak? Rolnicy by się, ci oddolni by się po prostu pod tym nie podpisali, więc no musimy tutaj wypracować jakiś wspólny konsensus. A tak naprawdę to, co pan powiedział, czyli że my jesteśmy tam przykład tym 181 tworem, to ja uważam, że to akurat bardzo dobrze, no bo już nie ma 180 plus 5 osób, tylko jest 181 że tak powiem, reprezentantów. Więc to tworzenie takich oddolnych inicjatyw, oddolnych grup, mówię, no w szczególności lokalnych, gdzie ci rolnicy będą się wspierać, będą za sobą stać murem w jakichś takich sytuacjach kryzysowych, będą dla siebie oparciem, jest szalenie ważne i potrzebne. No tak, no, ale mówi pani, że no nawet niech te 180 osób jako przedstawiciele przyjdą i zgodzą się na coś, no ale już, no, wie pani, że rozmowy u premiera Tuska było, podczas rozmowy było około 40 osób i to były przepychanki, jedni wychodzą, drudzy krzyczą, dlaczego zostali niedopuszczeni. Ja, ale różne... pamięta pan, kto wyszedł? Pamiętam, oczywiście, nie wyszli, ja nie jestem zaangażowany. Tam nie wyszli także... rolnicy, redaktorze, tam nie wyszli oddolni rolnicy. Oddolni rolnicy chcą rozmawiać. Chcą bardzo szukać słusznie, konsensusu. Tylko pani Agato, jeżeli przychodzi 40 osób i już były dwa spotkania i żadnych konkretów, no sami uczestnicy mówią, no nie ma konkretów, no miło sobie porozmawialiśmy 4 godziny, to myśli pani, że jak przyjdzie 180 osób, to poprawi to sytuację? Znaczy, umówmy się, że w mojej opinii spotkanie nie jest od tego, żeby wysnuwać konkrety. W sensie takim, że rolnicy, rząd zna postulaty rolników. Były te spotkania, ale od wypracowania konkretnych rozwiązań jest tak naprawdę strona rządząca. I rolnicy wtedy mogą się do tego ustosunkować na takiej zasadzie, że albo wnieść swoje poprawki, albo to zawetować, albo się z tym zgodzić, tak? No jakby tutaj te rozmowy trwają, panie redaktorze, od 2 miesięcy, nie? To jakby dla mnie mówienie o tym, że w dalszym ciągu nie ma rozwiązań i te rozmowy są o niczym, no to jest mydlenie oczu i przeciąganie sprawy ze strony rządzącej. Rozumiem. No, wydaje mi się, że rządzący pójdą drogą poprzedniego rządu, czyli po prostu, zwłaszcza, że mamy podwójne wybory, a rząd wisi na dosyć licznej koalicji, wyjmą pieniądze, mimo, że podkreślam, rekordowego deficytu 180 miliardów złotych. No, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wyjmą z 15 miliardów, dadzą rolnikom. I czy to załatwi problem? No bo jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości zamknął usta wtedy. Nie, absolutnie to nie załatwi problemu. Nie wiem, o którym momencie pan mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamknął usta. Nie zgodzę się z tym. Protesty mocno ustały. Proszę pamiętać, że już w Szczecinie były protesty. Także tak. Niezadowolenie było. Jednak no, trzeba przyznać, że były tak dopłaty do nawozów, dopłaty do paliw, zwiększone dopłaty do eksportu zbóż no, sprzedanych w danym terminie. Jak to się sumuje, to było ponad 15 miliardów złotych i na przykład no, w Jasionce, jak słuchałem wypowiedzi, no, część rolników mówiła, no, gdyby nie to wsparcie, to tego sezonu byśmy nie przetrwali. I czy państwo, jeżeli rząd zaproponuje, dobrze, rozumiemy państwa problemy, wyjmujemy pieniądze na stół, co no, w sumie padło w Jasionce, tak, te dopłaty. Czy państwo to podpiszecie, powiecie, no dobrze, dziękujemy, czy jednak nie? To znaczy, umówmy się, że to, o czym pan mówi, czyli rekompensaty dopłata do paliwa, które wynosiło wtedy 10 zł za litr w net, tak? Rolnicy musieli wyjechać w pole. Nie, 10 zł? Prawie, że mówię, no to tam było, no dobrze, może przesadziłam odrobinkę, 8. No, troszeczkę, 8 na pewno. Już, nie daj Boże, odpukajmy, żeby tak nie było. No, ja jestem kobietą, mam tendencję do przerysowywania w takich tematach. Nie, żartuję oczywiście. 8 zł. Sytuacja z nawozami, które no tak naprawdę no saletra za 4,5 tysiąca, to były kosmiczne kwoty. To jakby umówmy się i jakby ja jestem daleka od takiej narracji, że rolnicy dostają pieniądze. Zresztą pan jako rolnik dobrze wie, że to jest po prostu krzywdzące dla rolników. Sytuacja, która wynikała po części z wybuchu wojny na Ukrainie, doprowadziła do tego, że rolnicy znaczące straty ponieśli i te dopłaty, które były w tamtym roku i te dopłaty, które również są, a bądź będą, bo już się o tym mówi, zaproponowane w tym roku, są dopłatami rekompensującymi to,
czego się przeciw, czego się nie dało uniknąć, czego rząd przeciw, jakby czemu rząd nie zapobiegł w ten sposób, tak? I jakby no nie chcę mówić, że na zasadzie takiej, że są sami sobie winni, ale po prostu te dopłaty to jest coś, co pokrywa te straty rolników dotychczasowe, ale absolutnie nie rozwiązuje problemu Zielonego Ładu, nie rozwiązuje problemu biurokracji, nie rozwiązuje problemu normy ósmej, o której rolnicy walczą i nie rozwiązuje w dalszym ciągu problemu systemowego, jakiegoś uszczelnienia i zabezpieczenia granicy. Więc odpowiadając już tak, podsumowując króciutko, nie, jakakolwiek dopłata nie zakończy protestów rolniczych. Przynajmniej jasna, klarowna deklaracja dla rządu. No, nie szykujcie dopłat, bo nikt ich nie chce, tak? Można tak powiedzieć. No bo to nie zakończy, dopłaty, tak? Dopłaty... Znaczy rekompensaty, przepraszam, żeby tutaj... Rekompensaty są potrzebne w tym zakresie, którego tego wymagają. Na przykład w zakresie suszy, gdzie były faktycznie stwierdzone te susze, no to jak najbardziej rekompensaty są potrzebne. Jeżeli rolnicy na skupach za swoją kukurydzę dostawali 290 zł do tony, to uważam, że rekompensata jest jak najbardziej potrzebna, bo to nie pokryło absolutnie kosztów produkcji tej kukurydzy, ale w zakresie rekompensat. I to są jakby no, dwie osobne rzeczy, tak? To strajki i powody tych strajków i to, że my strajkujemy przeciwko takim zmianom systemowym, które pozwolą nam w przyszłości zabezpieczyć ten normalny byt i właśnie to, żeby w tej przyszłości nie było już potrzeby rekompensat dla rolników. Rozumiem. No dobrze, Pani Agato, czyli wrócimy do punktu wyjścia naszej rozmowy. No już tutaj temat granicy Ukrainy wyczerpaliśmy. No tutaj Pani powiedziała, że Zielony Ład, że to ugorowanie. Zresztą ja Państwu przypomnę, że temat ugorowania to nie jest temat nowy. To już w reformie Makszeriego w 1992 roku było wprowadzone, z tym, że tam było troszkę inaczej, bo oni płacili za ugór. Tak jak byłoby obsiane zbożami, tam był specjalny przelicznik i nikt nie czarował klimatem, tylko od razu było powiedziane, że zależy nam na zmniejszeniu produkcji. Tak w ramach stawki historycznej, to najlepsze. Tam się pojawiły dopłaty bezpośrednie jako zrekompensowanie spadku dochodowości. Ale ja mam pytanie, no zgłaszacie Państwo postulat no chociaż renegocjacji Zielonego Ładu, bo już nie mówię o wyrzuceniu, no bo tutaj faktycznie Pani sama podkreśliła, że mówi Pani tutaj prywatne zdanie, no ale rząd odbija piłkę, no ale co my możemy, no to trzeba iść do Brukseli, a w Brukseli, no jak to wygląda, każdy widzi, no to czy wtedy rząd nie powie, no ale to proszę jechać do Brukseli protestować, omen omen, 4 czerwca będzie protest. Tak, to znaczy no umówmy się, że my jako rolnicy polscy podlegamy przede wszystkim pod jurysdykcję polską, tak? Jeżeli mamy swoich przedstawicieli w Brukseli, a dobrze wiemy, że mamy, no to oni są tymi osobami, które powinny walczyć o to polskie rolnictwo. My na pierwszej linii frontu prezentujemy tutaj swoje niezadowolenie i tutaj, że tak powiem, składamy na ręce naszego rządu nasze postulaty, a ich zadaniem jest to, żeby to później wypracowywać. No, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to się nie zmieni, więc rząd musi wpływać na Brukselę. Nie może być takiej sytuacji, jak była na chociażby w zeszłym roku i to była kuriozalna sytuacja, w której polski rząd mówił, że to jest wina Unii i kompetencje Unii, jeżeli myśmy podnosili temat no, chociażby jakichś zmian w zakresie ekoschematów, a komisarz Wojciechowski mówił, że jakby Unia nie ma nic do tego i to jest w kompetencjach rządu. I przypychanie ale między pani jednego... zaufała komisarzowi, którego atakowała. Nie mówię, że zaufałam, wypunktowuję to, że zwalanie winy jeden na drugiego nie jest żadnym rozwiązaniem tak naprawdę. Nie? Oni muszą ze sobą współpracować, bo tego wymaga po prostu uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. Wie Pani, z tymi ekoschematami to oczywiście obie strony mają rację, jak w większości tego typu sporów, ponieważ tak, z jednej strony... budżet Unii Europejskiej, wspólna polityka rolna zakłada, i to jest już wpisane, to jest właściwie nie do ruszenia bez zmiany władzy tam, że 25% dopłat bezpośrednich musi iść na ekoschematy, także nie ma szans wykreślenia tego. Druga sprawa, 40%, to już prawie jest połowa tego budżetu, musi iść na projekty proekologiczne, proklimatyczne, między innymi te wszystkie, znowu ekoschematy, zwiększanie lesistości i tak dalej. I tutaj rząd krajowy oczywiście ma tak zwany krajowy plan strategiczny, ale on się musi poruszać w tych ramach finansowych, które są narzucone. Czyli oni przerzucają się odpowiedzialnością. No i teraz jest pytanie, bo wie Pani, chciałbym już zrobić podsumowanie, żeby nasz widz gdzieś tutaj kliknie nasz timelapse podsumowanie. Zapytam się,
jakie zmiany Zielonego Ładu państwo byście położyli ministrowi, być może już to zrobiliście, żeby pojechał do Brukseli i powiedział, proszę, to jest nasze, proszę za to walczyć, o to walczyć, przepraszam. Na pewno zmiana normy ósmej to jest coś, co... No ma być zmieniona, gajec ósmy. Tak, ugorowanie ma, mówię, że ugorowanie ma być zmienione tutaj, już to jest na podniesione. Na ten rok. Nie, do 27. Negocjowane jest do 27. Słucham? Zobaczymy, mam nadzieję, że tak się uda i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przede wszystkim, ale no myślę, że na etapie, że tak powiem, tutaj polskiego rządu, mniejsza biurokracja dla rolników, tak? No to jest coś, o co na pewno my jako rolnicy będziemy walczyć. Zapis mówiący o tym, że mają być o 50% środki ochrony roślin, nawozy mają być zmniejszone. Uważam, że to powinno być rozpatrywane w kategorii nie odgórnie narzuconej jakby obowiązku dla wszystkich obywateli i dla każdego kraju, tylko rozpatrywane w kategorii każdego państwa poszczególnie, bo mamy na przykład dużo mniejsze zużycie środków ochrony roślin i nawozów niż nasi europejscy sąsiedzi. Kolejną rzeczą jest to, że no właśnie ta norma mówiąca o tych środkach ochrony roślin i o tych nawozach, więc jest kilka takich rzeczy, no, na które tutaj byśmy na pewno chcieli zwrócić uwagę. I zresztą zwracamy i cały czas o tym mówimy, więc Pani kwestia Agato, tutaj... Ale tutaj muszę się wtrącić, ponieważ ta norma SUR, dyrektywa, ona upadła i to już w grudniu, czyli tutaj komisja się oficjalnie wycofała, że będzie redukcja stosowania środków ochrony roślin o 50%. Tam jest inny problem. Komisja Europejska ma kompetencje do wycofywania poszczególnych substancji aktywnych. To jest co innego. Natomiast sama dyrektywa upadła. Czy jeszcze jakieś, no bo pani mówi, dyrektywa SUR, ona upadła. Ugorowanie, wierzymy na razie, że go nie będzie. Czy coś jeszcze tutaj mamy do wyrzucenia, do negocjacji? To znaczy, no jeżeli chodzi o, jeszcze wrócę do normy ósmej, bo nie wiem, w jakim zakresie ona finalnie zostanie zmieniona, tak. Zauważmy, że bioróżnorodność w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do naszych właśnie tutaj zachodnich sąsiadów, więc też uważam, że ta norma powinna być rozpatrywana w kategorii właśnie w skali jakby całej Unii Europejskiej i przydzielona jakoś tak procentowo po prostu bardziej sprawiedliwie, że tak powiem, w stosunku do każdego państwa. Termin okrywy ochronnej, terminy właśnie tutaj nawożenia, to są rzeczy, które powinny być bardziej dostosowane takimi bardziej, że tak powiem, kolokwialnie luźnymi rzeczami, czyli terminami dostosowanymi do pogody i do zmieniających się warunków. Norma, Boże, teraz szósta bodajże, mówiąca o tym, że tak naprawdę wymuszająca na dużym gronie rolników orkę wiosenną jest bardzo, bardzo szkodliwa dla rolników. To jest też coś, co musimy zmienić, czyli ten nefragliczny okres okrywy ochronnej, on po prostu musi być ruchomy, w zależności od tego, czy się zajmujemy warzywnictwem, czy uprawiamy tylko i wyłącznie zboże, czy mamy buraki, kukurydzę. Teoretycznie ma być. Tak, więc no ja się cieszę, bo widzę jakby takie światełko w tunelu i widzę to, że to może iść w dobrą stronę i że te zmiany, uważam, że pod dużym naciskiem rolników w końcu zaczną być skuteczne. To ostatnie pytanie do pani. W wywiadzie z komisarz Wojciechowski, kiedy się go zapytałem, co sądzi o protestach rolniczych, zachęcam jeszcze raz do odsłuchania rozmowy, powiedział, że on dziękuję rolnikom za ten protest, że bez naszego protestu nie byłoby możliwe przeforsowanie tych zmian, o których my tutaj rozmawiamy. Czy wierzy pani w słowa pana komisarza, że to po prostu polityczne zagranie marketingowe? Nie chciałabym tego oceniać, ale pod tymi słowami się podpisuję, że dziękuję rolnikom, że wyszli na ulicę. Jest mi bardzo przykro, naprawdę bardzo przykro, że musiało do tego dojść i że oni musieli na tą ulicę wyjść, żeby Unia Europejska, żeby nasz rząd zauważył, że coś jest nie tak. I szczerze powiedziawszy, po prostu myślę, że nie tylko mnie jako rolniczka, ale również wszystkich obywateli polskich i Unii Europejskiej chwytają za serce po prostu te obrazy, które widzą w telewizji, to jak mocno rolnicy walczą o to, żeby coś się zmieniło. I tak jak mówię, z jednej strony jest mi po prostu tak po ludzku smutno, że do tego musiało dojść, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że w końcu głos rolników, jakby rolnicy mówią jednym głosem i został on wysłuchany.
Mam nadzieję, że będzie wysłuchane tak i po naszemu wypadku. Pytanie dla wszystkich tutaj Państwa, którzy nie są związani z branżą rolną. Jakie formy protestu teraz planują rolnicy i przede wszystkim kiedy będą te protesty? Przed nami okres, to znaczy no, jesteśmy w trakcie okresu tutaj świąt wielkanocnych, więc jakby no absolutnie nie chcemy, nie w naszym interesie utrudnianie życia, jak to niektórzy mówią, zwykłym obywatelom, nie dzielimy tak naszego społeczeństwa. Wiemy, że niestety te formy protestów, czyli wyjeżdżanie na drogi, to są formy, które dla rolników są jedyną często formą protestu, tak, strajkowania albo strajkowania pod urzędami. No nie mamy takiej możliwości jak inne gdzieś tam zawody, żeby na przykład zaprzestać swojej działalności na pewien okres, bo no my swoją ziemię musimy uprawiać, my swoje zwierzęta musimy karmić. Natomiast od następnego tygodnia przewidziane jest to, żeby zmienić troszeczkę formę protestów, wypunktowywać trochę bardziej osoby, które w naszej opinii podejmują błędne decyzje, podejmują decyzje szkodliwe dla polskiego i europejskiego rolnictwa i żeby no wskazywać, że tak powiem, palcem na ich błędy. I myślę, że na tym zakończę. Także tutaj no, zmieni się forma protestów rolniczych na pewno. Dobrze, dziękuję Pani Agato za bardzo ciekawą rozmowę, za przedstawienie rolniczego punktu widzenia. Państwa zachęcam do dalszego wspierania naszego kanału, zostawienia łapki w górę. Jeżeli Państwu się podobała rozmowa, tutaj ruch młodych farmerów jest bardzo liczny, znajduje reprezentację wśród wielu branż rolnych. Zachęcam Państwa również do zaobserwowania działalności tego jeszcze nieformalnego stowarzyszenia. Jeżeli Państwu się ta rozmowa podoba, zostawcie nam komentarz, to wtedy bardzo chętnie podejmę rozmowę z innymi przedstawicielami tego ruchu. A Pani Agacie jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.